Bardzo się cieszymy, że możemy Państwu dzisiaj pokazać już pierwsze dane, twarde dane, które wprowadzili dyrektorzy szkół, samorządowcy. Nasze prognozy nie tylko się sprawdziły, musieliśmy być bardzo oszczędni w tych prognozach, przewidywać raczej najgorsze scenariusze. Natomiast rzeczywiście możemy być, proszę Państwa. Dumni, zadowoleni, ale przede wszystkim dziękować musimy samorządowcom, dyrektorom szkół. Jednym słowem, proszę Państwa, udało się. Pierwszy wrzesień, proszę Państwa, proszę zauważyć, to jest liczba etatów nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych. Proszę zobaczyć, to jest 17 768 etatów. I oczywiście też pokazujemy Państwu, bo można byłoby powiedzieć, że te etaty to są dodatkowe godziny dla nauczycieli, którzy już w systemie funkcjonowali. Ale przeliczyliśmy to na liczbę nauczycieli. To jest 10 139 osób. Bardzo się cieszymy, że w taki sposób hamujemy skutki niżu demograficznego możemy się spodziewać podwojenia tej liczby w następnym roku to są dane z systemu informacji oświatowej. Nie ma innych danych. Ja tylko przypominam, że rzeczywiście musieliśmy cały czas pokazywać, że prognozy są zupełnie inne, że prawo oświatowe zapisało te dodatkowe etaty, a dzisiaj mamy dowód. Nie ma innych informacji, nie ma innych liczeń. Mamy 17 768 dodatkowych etatów i 10 139 dodatkowych nauczycieli. Wdrażamy reformę zgodnie z ustaleniami, że te nasze plany, prognozy po prostu się sprawdziły. Za co jeszcze raz dziękuję samorządowcom, dyrektorom szkół, związkowcom, ale również mediom, które bacznie obserwują rzeczywistość edukacyjną. Bardzo Państwu dziękuję.